Sen niedźwiedzia. Wirtualna wystawa CreArt. Współczesne, antropocentryczne spojrzenie na świat spycha na dalszy plan dbanie o dobro naszej planety. Zapominamy o tym, że człowiek od zawsze był uzależniony od natury i rządzących nią praw. Jesteśmy zahibernowani w złudnym poczuciu wieczności Ziemi. Tymczasem przyroda i klimat zmieniają się na naszych oczach. Czy wybudzimy się z bezpiecznego i biernego niedźwiedziego snu? Sen niedźwiedzia to wirtualna wystawa zrealizowana w VRChat, czyli w internetowej platformie społecznościowej, służącej do tworzenia światów wirtualnych. Wystawa mieści się w cyfrowej sali wystawienniczej Galerii Labirynt w Lublinie. Dostęp do platformy jest możliwy dla wszystkich osób posiadających komputery z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Dzięki temu możliwe jest oglądanie wystawy bez wychodzenia z domu. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się online w formule gry komputerowej. Odbiorcy logują się, wybierają swoje awatary, a następnie mogą spotkać się z innymi osobami w przestrzeni galerii. Prezentowane na wystawie dzieła sztuki stanowią pretekst do namysłu nad relacjami człowieka z naturą. Podczas wirtualnego zwiedzania można obejrzeć filmy, fotografie, obrazy i rysunki, spojrzeć na otaczający nas świat z różnych perspektyw oraz zastanowić się nad kondycją człowieka w czasie klimatycznego kryzysu. Wybranym pracom towarzyszą opisy w formie tekstów oraz nagrań audio w języku polskim i angielskim. Wystawa, niczym żywy organizm, stopniowo się rozrastała. Początkowo prezentowane były na niej dzieła z kolekcji polskich instytucji sztuki: Galerii Arsenał w Białymstoku, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerii Labirynt w Lublinie. Artystki i artyści: Paweł Althammer, Cezary Bodzianowski, Bogna Burska, Tomasz Ciecierski, Oskar Dawicki, Stanisław Druszcz, Aneta Grzeszykowska, Katarzyna Przezwańska, Zygmunt Rytka, Julita Wójcik. Następnie do wystawy dodane zostały nowe prace, które zostały wyłonione na drodze otwartego naboru, a także te wykonane przez mieszkańców i mieszkanki Domu Pomocy Społecznej imienia Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, w pracowni plastycznej prowadzonej przez Janusza Padzińskiego. Te rysunki, obrazy i kolaże uzupełniły przestrzeń wystawy i zostały zestawione z prezentowanymi wcześniej dziełami. Autorki i autorzy dodanych prac: Tomasz Bartkowski, Anna Imgrond, Jarosław Kamiński, Jan Kurowski, Jagna Laskowska, Janusz Mach, Gabriela Majuch, Stanisław Rydzewski, Stanisław Śliwiński, Anna Zygar. Kuratorki wystawy: Emilia Lipa, Agata Sztorc. Realizacja: Mikołaj Kubiak, Olga Paluszkiewicz. Tłumaczenia: Bartosz Wójcik, Ewelina Lachowska. Współpraca: Karol Jakubczyk, Agata Wiatr, Monika Rejman, Jarosława Szewczuk, Anna Lewicka-Koksanowicz, Roxana Oniszko, Adam Oroń, Robert Gromaszek, Waldemar Tatarczuk. Wystawa organizowana w ramach Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej 2020 w ramach projektu CreArt – sieć miast na rzecz twórczości artystycznej, realizowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.